Kiedy jesteśmy właśnie przy tych czasach, które, tak jak pan powiedział, ogarnia pan już swoją młodzieńczą percepcją, to pojawia się ten dualizm jego zainteresowań. To znaczy, z jednej strony ta proza życia, że z czegoś trzeba żyć, i tak jak pan mówi, to są teksty, które tłumaczy, to są książki, które tłumaczy. Wspomniał pan o Heideggerze, o Konradzie Lorenzie. I tu chciałbym się spytać, czy przez ten okres lat 70. tata przede wszystkim utrzymuje się z tłumaczenia? I druga rzecz, tak jak pan wspomniał, jest to Towarzystwo Kursów Naukowych, jest drugi obieg, jest Komitet Obrony Robotników, jest ten czas pojawienia się publikacji drugoobiegowych. Od którego momentu pan, badając życie taty, wie, że jak może inaczej, jakie były tematy, które on poruszał w Towarzystwie Kursów Naukowych, co go najbardziej interesowało, kiedy zaczyna publikować w drugim obiegu, kiedy też staje się korespondentem prasy zachodniej? Zaczynając od końca, korespondentem prasy zachodniej on się staje dopiero w stanie wojennym. I on się nim staje, jeśli dobrze zrozumiałem, jak to się stało, bo chyba trzeba o tym z profesorem Pomianem rozmawiać, bo to on chyba jakoś tam pośredniczył w tym wszystkim. Tam jakieś przymiarki do tego były w okresie Solidarności, ale tak naprawdę mój ojciec, zdaje się, został akredytowany, jeśli dobrze zrozumiałem, będąc w zakładzie internowania w Białymce, a cała jego akredytacja miała właśnie pomóc w tym, żeby on stamtąd wyszedł, żeby się właśnie okazało, że władze komunistyczne trzymają zachodniego korespondenta, co tym władzom byłoby dosyć na rękę. No tak naprawdę pracuje najpierw dla Le Matin de Paris, czyli no, w pewnym sensie, w cudzysłowie, organu rządzącej partii socjalistycznej François Mitterranda, potem dla tygodnika Le Point, potem jeszcze dla Radio Telewizji Szwajcarskiej, no i oczywiście poza tym dla Kultury Paryskiej, dla Redaktora Biedrocia. Teraz, wracając, cofając się, czym on się zajmował? To jest kursów naukowych zajmował się tym, od czego był specjalistą, to znaczy on prowadził seminarium z zakresu technik propagandy, tak? To znaczy prowadził seminarium do dziennikarstwa. Tak pamiętam to, te jego seminarium. Pamiętam, że nie zgłosiłem wtedy, dzisiaj miałem własne seminarium. Nie zgłosiłem słowa seminarium, dlatego że mi mówiono, że ojciec wychodzi na seminaria i wtedy wiedziałem, że taty nie ma w domu. I to mi się nie podobało, że go nie ma w domu. Nie wiedziałem, co to jest seminarium, ale wiedziałem, że to jest taka instytucja, która powoduje, że taty nie ma. Tak? I więc on chciał seminaria, które zresztą prowadził nie wiem jak wcześniej, ale od pewnego momentu, a chyba dokładnie od momentu, kiedy doszło do słynnego napadu na mieszkanie Jacka Kuronia, on je prowadził po prostu publicznie w kawiarni. W taki sposób, żeby uniemożliwić odpowiednim służbom brutalne wkroczenie i, że tak powiem, potraktowanie fizyczną przemocą uczestników. Prowadził je między innymi, ja myślałem, że on wychodzi bardzo daleko, on wychodził rzut beretem od naszego domu, na drugą stronę Parku Morskiego Oko w okolicy był tam taki bar Cyranka. W Warszawie powstała taka seria identycznych, na identycznym wzorze takich przeszklonych barów samoobsługowych, kawiarniano samoobsługowych w różnych dziedzinach Warszawy. Tam była Mewa, Cyranka, Szpak i tak dalej, tak dalej. No i jedna z nich była już nieistniejąca przy Parku Morskiego Oko na Dolnym Mokotowie i tam właśnie ojciec się spotykał ze swoimi studentami, tak? I zatem opowiadał im o technikach propagandowych, tak? Jak funkcjonują media, tak? To było jego, to medioznawstwo, mówiąc najkrócej. Dobrze. Więc tyle, jeżeli chodzi o jego zajęcia ze studentami. Przepraszam, reszta, dużo pytań było, umknęło mi coś chyba. Kiedy zaczyna się jego współpraca z prasą drugoobiegową, z Komitetem Obrony Robotników? Myślę, że z grubsza chyba od samego początku, bo ja pamiętam, że trudno mi oczywiście z daty, no w 76 chyba od razu, tak, znaczy to było jakoś jego towarzystwo. Ja pamiętam tutaj w mieszkaniu przewijających się, no zabawne wówczas, młodych ludzi, których, a pamiętam nawet jak mnie wysyłano do kuchni, żeby im robić kanapki głodnym. Bywali tu tacy ludzie jak redaktor Adam Michnik, pamiętam Kazimierza Wójcickiego, z tych pamiętam młodego, to
już nie wiem, czy później Tomasza Jastruna chyba, jako całą galerię postaci, które się tutaj przebijały, zamykały się z ojcem w pokoju, z jego wygłuszonymi drzwiami i tam prowadziły jakieś polityczne, jak rozumiem, rozmowy. No więc to jest ten moment, w którym już tak pewno ta inteligencja się organizuje tak w połowie lat 70. I wtedy zaczął tę współpracę drugowiekową. Zresztą, co jest zabawne, to znowu wiem już raczej z mojej pracy historyka, historyka amatora. Mój ojciec, jeśli chodzi o pracę drugowiekową, to był przede wszystkim członkiem redakcji pisma Głos, chyba. I to jest pismo, które robił Antoni Macierewicz. I obecność mojego ojca w tej redakcji była dosyć dziwna od początku, ponieważ mój ojciec chyba był tam jedyną osobą, która mogła być jakby zaszufladkowana jako osoba lewicowa, tak? Z jakichś przyczyn tam był i współpracował, jak rozumiem, z Antonim Macierewiczem, tak? No, z którym potem drogi dosyć gwałtownie się rozeszli. Czasy były inne. To kiedy jesteśmy właśnie przy tej złożoności różnych wyborów, różnych grup czy formacji społeczno-politycznych w ramach szerokiego nurtu, jakim była... Przepraszam, że pan grzywa. Nie wiem, o co pan pytał. Chciał pytał pan, czego ojciec żył. Tak? No, z tłumaczenia. A widzi pan? Nie. Znaczy, żył. Oczywiście żył z tłumaczy, ale powiedzmy też, opowiadamy nie było o moim ojcu, ale też trzeba oddać sprawiedliwość drugiej części mojej rodziny. Otóż, mój ojciec jednak był wielkim szczęściarzem w życiu. Na różne sposoby. Otóż, jest jeszcze moja mama, która pracowała tutaj na etacie w Instytucie Turystyki na ulicy Merniego w Warszawie, takim instytucie zajmującym się rzekomo naukowym badaniem zjawiska turystyki. Niegroźne przedsiębiorstwo i tak dalej. Natomiast szczęście mojego ojca i całej mojej rodziny polegało na tym, że jego teściowie, rodzice mojej mamy, w 1959 roku uciekli z Polski na zachód. A przede wszystkim uciekł na zachód mój dziadek, ojciec mojej mamy, inżynier chemik, wicedyrektor Polleny Urody Warszawy. A uciekł na zachód za namową niejakiej pani Heleny Rubinstein, pani założycielki wielkiej firmy kosmetycznej, która uczyniła z mojego dziadka dyrektora powstającej fabryki Heleny Rubinstein w miejscowości Erkrath pod Düsseldorfem w Niemczech. I co prawda, moi dziadkowie nie mogli wrócić do Polski, moja mama ani my, ani ojciec nie mogliśmy wyjechać z Polski. Przelewów bankowych normalnych między światem zachodnim a Polską nie było, ale były inne sposoby przesyłania pieniędzy. Konkretnie sposób utrzymywania naszej rodziny przez dziadków z Niemiec polegał na tym, to już znam z opowieści mojej mamy, że pewien dziadek przesyłał kosmetyki pewnemu, no te, które sam produkował, tak, pewnemu znajomemu, który prowadził pawilon, w pawilonach przy ulicy Świętokrzyskiej, były takie pawilony, znaczy część jeszcze została do dzisiaj, już nie dużo, prowadził też z kosmetykami, on je upłynniał, a następnie mojej mamie przynosił pieniądze. I tak wyglądało przesyłanie pieniędzy z zachodu do Polski w latach 70. W związku z tym, że tak powiem, no, ojciec nie miał całej rodziny na swoich barkach, bo tak naprawdę no, my mieliśmy to szczęście, że mieliśmy, ja tam rozumiem, w tych czasach, w latach 70. przy ulicy kursu i tak dalej, no to, że tak powiem, żyło nam się nie najgorzej, tak? Więc ojciec oczywiście pracował i zarabiał, to nie było tak, że dziadkowie nas po prostu utrzymywali, ale, że tak powiem, no, to nie było tak, że on był w sytuacji może na gardle, tak? Żył w tej wielkowskiej Polsce, więc że ona się w tych wczesnych latach 70. bym już się takim przytulić. Jak na tamte czasy, oczywiście inna tamte warunki. Ta historia została znowu wzbogacona o jeden z epizodów zupełnie nieznanych. Natomiast pojawia się, tak jak powiedziałem, ta polaryzacja polityczna, ona się pojawia i w Karnawale Solidarności, i w okresie poprzedzającym powstanie Solidarności, no ale wybucha erupcją, jak rodzi się demokracja. Jak pan już wtedy kończy pan liceum, rozpoczyna pan studia, jak pan ten okres przełomu wspomina, właśnie pod kątem publicystyki tacy, jak tata się odnajdował
1989 roku, kiedy wybuchła wolność i ona tak bardzo mocno została politycznie spolaryzowana. Proszę pana, odnalazł się źle. Mógłbym oczywiście powiedzieć, że to widzę, że wszyscy odnaleźliśmy się źle, ponieważ ojciec od pewnego momentu jako dziennikarz prasy zachodniej żył z dochodów dewizowych. Jego, jak mawia jeden znajomy, dosyć małe finansowe imperium zostało zrujnowane przez, że tak powiem, przez 89 rok, kiedy nasza sytuacja złotówki znormalniała w stosunku do wschodu zachodnich, ale to żart. Natomiast odnalazł się źle, dlatego że no, mój ojciec miał całe życie oczywiście ten gen przekory. Mój ojciec nie znosił chodzenia z prądem wydarzeń. Może nie to, że on szedł pod prąd, ale mój ojciec zawsze przyjmował pozycję obserwatora i bardzo nie lubił, właśnie przez te przekory, on nie lubił mieć takich poglądów jak ma większość. Tak? Taka. Otóż mój ojciec, on bardzo szybko się znalazł w takiej grupie ludzi, no to go zaprowadziło między innymi do Unii Pracy, którzy paradoksalnie z jednej strony mieli bardzo mocny rozwrat z komunizmem. Mój ojciec miał w pierwszym momencie zaraz po 89 roku własny taki krótki program telewizyjny, w którym pamiętam jak dzisiaj mówił o komunistycznej czarnej sotni, która usiłuje się tam utrzymać u władzy i tak dalej, więc tak naprawdę mówił trochę rzeczy, które wcale by go nie, daleko nie odsuwały od frazeologii, powiedzmy, pisowskiej czy okolicznej, tak? Natomiast no, z drugiej strony mój ojciec wychodził z założenia, że to nie on się rozstał z lewicowością, tylko lewicowość pewnego typu, czyli stara komunistyczna, rozstała się z nim, tak? To znaczy, że on jest nadal sobą. Mój ojciec miał zawsze cholernie wysoko wyśrubowaną tak zwaną wrażliwość społeczną. Tak? I w momencie, w którym cała elita, z tym jego najbliżsi przyjaciele, bo ja pamiętam, jak do jakich dramatycznych awantur dochodziło z ludźmi, z którymi on przeszedł tę drogę opozycyjną przez wiele lat. Kiedy jakby całe to jego towarzystwo wzięło na sztandary reformy walterowiczowskie w takiej czy innej formie, a reguły w takiej formie bardzo mocno liberalnej, no to zaczęły się problemy. Tak? Zaczęły się problemy. Mój ojciec był wielokrotnie sfrustrowany, chociażby tym, że na przykład no, pewni jego w pewnych mediach, no, nazwijmy to opozycyjskie kanały ze strony Solidarnościowej szeroko pojętej, no, zapraszano mojego ojca do współpracy, a z drugiej strony próbowano cenzurować mu teksty. Paradoks polega na tym, że przedmiotem cenzury było jego krytyczne podejście do reformy Leszka Benderowicza. Tak? To znaczy, to była największa świętość wczesnych lat 90. Tak? Wolno było, jest wolność słowa, jest nowy świat, ale są pewne pryncypia. My wszyscy musimy przeprowadzić Polskę przez ten trudny okres. Świętością są reformy, które przeprowadza profesor Leszek Benderowicz i tego krytykować nie wolno. Tak, to był ten moment triumfu liberalizmu. Mój ojciec liberalizmu nigdy nie lubił do śmierci. Ukrył nawet powiedzenie, nawet nie wiedziałem, że to ojciec, dowiedziałem się z pewnego tekstu jego innego przyjaciela, profesora Jerzego Szatkiego, który używał tego określenia, przypisując jego autorstwo mojemu ojcu, jako tak zwany polski skumplony liberalizm. Tak, to znaczy, że polskie elity w myśli liberalnej wzięły tak naprawdę tylko jedną część tak, tego, czym jest liberalizm w cywilizowanym świecie, odstawiając resztę, czyli tak naprawdę liberalizm, no, powiedzmy sobie, nazwijmy to liberalizmem korwinowskim, tak? I że ojciec się absolutnie w tym nie odnajduje, tak? I że miał takie poczucie, że wszyscy jego przyjaciele coś zdradzili, tak? Wie pan, nie jest przypadkiem, że kiedy mój ojciec umarł w 2001 roku, kiedy przeczytałem jego nekrolog w Gazecie Wyborczej, to miałem takie poczucie, jakby coś mnie obuchem w łeb strzelił. Tak? To znaczy, to był tekst napisany w środowisku ludzi, którzy dawniej byli przyjaciółmi ojca, a który był tekstem, w którym pamiętam to jak dzisiaj, środowisko, znaczy ja też ludzie, to jest anonimowy, zresztą nie wiem, kto go napisał w redakcji, z uznaniem,
żegnali swojego, powiedziałbym, wielkiego przeciwnika, może w ten sposób. Tak? To było dla mnie szokujące, tak? Bo ja byłem pewien, że ja nie oczekiwałem, że będzie jakieś takie pożegnanie przyjacielskie. Tak? Nie, to był taki wyraz szacunku dla wybitnego publicysty, no, który zasadniczo tak jest świetnym publicystą, chociaż oczywiście polemistą, dla mnie padało na to słowo, tak? Był wybitnym polemistą, tak? Z takim dystansem. To był taki symbol, no, tego, co się stało między 89 rokiem a śmiercią ojca przez te następne 12 lat. Tak? On się znalazł w takiej, no, raczej w pozycji niszowej. No i tak, był trochę frustrowany, nie da się ukryć, że on to nie akceptował wszystkiego, tak, co się wydarzyło po 89 roku. Ten był rodzicem inwentarza, miał kłopot z całymi obszarami tej rzeczywistości. No, na stare lata oczywiście człowiek w ogóle ma coraz trudniej być optymistą, tak? Ale to było takie, jakby bardzo ten polityczny projekt mu się nie podobał. I on znalazł sobie chyba taką jedną niszę, którą mój ojciec, który miał taką, powiedziałem, że za stare lata, ale to pracuje się niesprawiedliwie wobec mojego ojca, mój ojciec miał, czego zazdroszczę, też chciałbym, tak? Znaczy mój ojciec do samej śmierci miał taką ogromną witalność w sobie i zainteresowanie tym, co się dzieje na bieżąco. Tak, mnie się już wydaje momentami, że ja jestem taki bardziej gorzkniały i skapcaniały niż mój ojciec, będąc 20 lat starszy, tak? Że go interesowały wszystkie nowości i techniczne, i nowe kino, i problemy młodzieży, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeden z takich problemów, którego jakby utrzymywałem w nim jakiś optymizm, to znaczy, no mój ojciec dzisiaj, to oczywiście może już trochę brzmi śmiesznie po 20 latach, mój ojciec był absolutnym fascynatem nowych zjawisk globalizacyjnych i europeizacji. Miał takiego przyjaciela w Paryżu, niemiecego dziennikarza Daniela Zingera, z którym i chyba jeszcze razem, już nie pamiętam, chyba z Krzysztofem Teodorem Teplicem, coś nawet jakiś taki projekt, nie wiem, książkowy, coś takiego, tak? To znaczy wspólnota taka, nie, właśnie nie wspólnota europejska, ale coś więcej, tak? Znaczy, że świat się otwiera, że świat się globalizuje. Mój ojciec miał zaprzyjaźnione, jeździł co roku do Francji, do takiej miejscowości w Prowansji, po Kalpieki, miał zaprzyjaźnioną taką komunę francuską, fascynującą zresztą ludzi, bo ja ich poznałem, kiedy przyjechał do Warszawy. Taki rodzaj komuny, znaczy ludzi pogromowców francuskiego 68 roku, którzy po 68 roku wynieśli się z Paryża, otworzyli taki rodzaj wspólnoty, taką komunę w południowej Francji, otworzyli farmę, lokalne radio, zajmowali się tak cywilizowaniem do samego obszaru rolniczego, pomocy migrantom, nie wiem, z Ameryki Środkowej, z jakiegoś konsulatu w Gwatemali, coś na Ukrainie działali także, próbują zrobić taką filię tej farmy z pewną taką ideologią, trochę, nie wiem, trochę hipisowską, wspólnotową, jak to zwał, tak to zwał. I to były rzeczy, które z mojego ojca fascynowały do samego końca. Tak, to znaczy, że są pozytywne w tym dzieje. To nie jest tak, że on uważał, że generalnie ten świat zmierza do jakiejś katastrofy, tak? Nie. Widział to dobre. No dzisiaj pewnie trochę by patrzył inaczej. Tak, no zresztą zmarł pół roku przed pewnie najważniejszym wydarzeniem otwierającym nasze stulecie czy tysiąclecie, znaczy, no, przed zamachami. Tak, na World Trade Center. W kwietniu 2001 roku, tak, odszedł razem z końcem pewnej epoki. Jak pan wspomniał, tata potrafił znaleźć taką niszę, jedną z tych nisz właśnie przełomu wieków. Była paryska kultura i teksty, które pojawiały się właśnie w tym okresie końca lat 90. i czy w roczniku miesięcznika za rok 2000, nawet w przedostatnim numerze Kultury pojawia się tekst taty.
I tu w naturalny sposób pojawiają się dwa pytania, bo tak jak pan wspomniał, jednym z bliższych przyjaciół taty był profesor Krzysztof Pomian, który też napisał z Jerzym Giedroyciem taką biografię na cztery ręce, zresztą zatytułowaną. No i tu pierwsze, czym dla taty była paryska kultura i właśnie to środowisko Giedroycia i czym dla taty była taka właśnie lewicowość społeczna. No, parafrazując, wielu osobom się przypisuje tą myśl, że tata pozostaje wierny temu przekonaniu, że jeżeli człowiek za młodu nie ma tej właściwości takiej percepcji społecznej, takiego otwarcia na potrzeby ludzi ubogich, to na starość, czy nie będę mówił to dosłownie, jak się o nim mówi, no ale jest zgorzchniały, prawda, i niemiły. Jak te dwie rzeczy można połączyć? Paryska kultura, jest Giedroyć i ta wierność lewicowym poglądom. Nie, chyba połączyć się tego w ogóle nie da i nie ma po co. Znaczy, bo kultura, ojca kultury został dosyć późno, tak? Ojciec został znaleziony przez Giedroycia, który, no, część wielkości Giedroycia polegała, jak wiadomo, na tym, że był człowiekiem, który potrafił, którego interesowało robienie wielkiej gazety, czyli gazeta może to za małe określenie na kulturę paryską, i go interesowały jakby bardziej ludzkie intelekty niż tak po prostu ludzkie poglądy. Ja pan powiem tak, mój ojciec był człowiekiem z ciężkim charakterem, co mówili, był człowiekiem, był ironistą i był człowiekiem, który generalnie złośliwy bardzo, który generalnie o ludziach mówił źle i wszyscy się go bali. I od tego on mówił źle nawet o ludziach, o których naprawdę myślał dobrze, tak? Bo on miał taki sposób bycia ze swoją złośliwością, tak? No myślę, że trochę rozumiem, bo też chlubię się, że dużą część jej było i złodziedziczyłem. Otóż było parę wyjątków od tego. Niewątpliwie jednym z tych wyjątków był redaktor Giedroyć. To był człowiek, o którym w zasadzie od ojca nigdy nie usłyszałem złego słowa. A to, że to nie dlatego nie usłyszałem złego słowa, że nie było okazji. Chyba powiem, to był jeden moment, który zapamiętałem bardzo mocno, a mianowicie był jeden moment w historii współpracy ojca z kulturą paryską, w którym ojcu usiłowano ocenzurować tekst. Pamiętam to dobrze, przyjechałem wtedy do ojca, już mieszkałem wtedy osobno, ale przyjechałem do ojca, jakoś okazało się, zeszło. Ojciec był bardzo, powiedziałbym, bardzo poruszony i było widać, że w moim ojcu walczą Małżusia, chociaż co z nim mówić? Mój ojciec był człowiekiem piekielnie dumnym przy okazji, więc mój ojciec o tym, jak mu usiłowano ocenzurować tekst, poinformował redaktora Giedroycia, że kończy swoją współpracę z kulturą paryską. Ja widziałem, ile mojego ojca kosztowała ta decyzja, bo on to zrobił oczywiście zupełnie w sobie. Tak? On nie chciał kończyć współpracy z kulturą paryską, bo on kulturę paryską cenił, a Giedroycia w szczególności. I ojciec był wyraźnie jakby wstrząśnięty swoją własną decyzją tym, ale on miał takie zasady, tak, no, że jak mu przyłożył i tak dalej. I w mojej obecności, w tymże mieszkaniu, ojciec odebrał telefon. Był to telefon od Jerzego Giedroycia. Ja z nim oczywiście nie słyszałem tego systemu, bo się mówił tego. Ojciec podłożył słuchawkę, był ewidentnie bardzo poruszony. Miałem nawet wrażenie, że ma łzy w oczach. I pokiwał głową i powiedział, że właśnie zadzwonił do niego Jerzy Giedroyć i powiedział, że przemyślał sobie tę sprawę i przyznał ojcu rację i powiedział, że tekst pójdzie w takim kształcie, w jakim ojcu to życzy. I następnie dokładnie nie powtórzę, ale oczywiście padło parę słów uznania z ust mojego ojca, którego, tak jak tam powiedziałem, naprawdę, że tak powiem, uznania dla ludzi się nie słuchało. takiego wielkiego szacunku dla Jerzego Giedroycia. To jest część odnośnie kultury paryskiej. Tak? Ojciec zresztą oczywiście zamknięcie się kultury paryskiej, no to była jego tak
wiadomo, zamykanie się tej kultury to była jego tragedia życiowa. Tak? Natomiast druga rzecz, to znaczy sprawa wrażliwości społecznej. Pan, to jest tak, o wrażliwości społecznej mojego ojca nauczyła II wojna światowa po prostu. Jak rozumiem, do II wojny światowej on w ogóle nie miał pewnie żadnej specjalnej refleksji na temat takich problemów, bo one były poza nim. W czasie okupacji, to też znam w jakichś tam urywanych wspomnień, ojciec się spotkał z różnymi zachowaniami ludzkimi wobec siebie, z dobrymi i złymi. Wielokrotnie się spotkał, to mi raz w życiu wspomniał, że tak powiem, prowadził ponoć rachunki, a z matematyki był dobry, 18 razy miał do czynienia ze szmalcownikami, jak twierdził. Ale miał też wspomnienia takie właśnie bardzo, bym powiedział, klasowe, ponieważ jego ojciec był przedwojennym jakimś tam lokalnym działaczem PPS-u. I on miał w czasie wojny jakieś kontakty z ludźmi, między innymi te dokumenty dla niego i dla jego matki robili starzy PPS-owcy i ponoć notabene dzięki temu je robili tak dobrze, że one były te jego fałszywe akty urodzenia i tak dalej, oni po prostu mieli przechowywane jeszcze, to byli ludzie tam, nie wiem, z frakcji bojowej PPS-u sprzed pierwszej wojny, znaczy ludzie, którzy po prostu mieli pieczęcie różnego typu carskich instytucji, tak, prawdziwe czy fałszywe, czy kradzione, jakiekolwiek, znaczy byli w stanie dobrze podrabiać dokumenty, no, które miały dotyczyć wydarzeń, tak powiem, starych, na przykład dokumenty babci, że ona jakieś tam dokumenty rosyjskie, tak, z XIX wieku, tak, gdzie można się uchać. W każdym razie wśród tych ludzi byli jacyś tacy robotnicy, tak, z takiego PPS-owskiego etosu. Tak, ojciec wspominał jakiegoś takiego jednego robotnika, nawet nie podał nazwisko, które niestety którego nie zapamiętałem, który nie wiem, gdzieś tam pomagał mu, którego nocował, który mu odniósł ojciec, jak się tam, nie wiem, zostawił torbę z cebulą i marchewką i on go szukał, żeby mu oddać tę cebulę i marchewkę. No takie opowieści, bardzo, powiedziałbym, literackie, taka zarazem wzruszające. O, że tak powiem, o prostych ludziach bez interesowności i przyzwoitości ludzkiej po prostu. I to było, i to jest ten jego, że tak powiem, wojenny sznyt. No i to, że pracował w fabryce normalnie, tak po prostu z tego, z jednej strony był tym uczniem gimnazjum, a z drugiej strony po prostu pracował w fabryce z robotnikami takimi czy innymi. No a po wojnie, no ojciec się po prostu rzucił w wir. Tak, on opowiadał o, jakie organizował zebrania na Powiślu, gdzieś on działał w organizacji partyjnej na Powiślu, tak, no i że stworzymy ten nowy świat po wojnie, wszystko się zaczyna od zera, świat się zmienił, tak, wszystko co było nie ma żadnego znaczenia, tak, co było. I, no i to ojcu zostało wyraźnie, tak. Przez całe następne, całą resztę jego życia. Niezależnie od tego, że oczywiście no, mój ojciec żył w środowisku warszawskiej inteligencji, tak? No to on nie miał wielkiego kontaktu z tym prostym ludem, tak? Natomiast niewątpliwie od momentu, kiedy pamiętam, kiedy moja pamięć sięga, no mój ojciec jeździł dosyć permanentnie, jak to się mówi, w teren, tak? I jego podróże, no to od pana się dowiedziałem, że on miał kontakty z nimi, tak? Ale on jeździł do Kielc, on, wiem, z tych teczek IPN-owskich, że w czasie tego wielkiego karnawału on miał odczyty w jakichś zupełnie małych miejscowościach, tak, gdzieś po Polsce. I że to go wtedy rzeczywiście kręciło i fascynowało, tak, że jest ten świat poza warszawskim salonem. Rozumiem, że rzeczywiście trochę tego świata tego też poznał w czasach tej pracy dziennikarskiej w Gminie Ludu, tak, no on też jeździł po Polsce, robić reportaże tak w różnych miejscach, tak, robić takie reportaże interwencyjne, tak, bo no, z jednej strony Trybunał Ludu kojarzy nam się jednoznacznie z partyjną propagandą, no ale trzeba pamiętać, że w latach 50. tak, czy no to była też gazeta, która miała poza pierwszą stroną z przemówieniami, miała też parę następnych, tak? I że tak powiem, różni młodzi gniewni dziennikarze uważali, że odwalają kawał ciężkiej pracy polegającej na pokazywaniu patologii
tak, krzywdy ubogiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Zmierzając do końca naszej rozmowy i cały czas w opowieści o Pańskim Tacie pojawia się książka, pojawiają się tłumaczenia, pojawiają się tacy autorzy, o których już żeśmy mówili, Bertolt Brecht, Konrad Lorenz, profesorowie Krzysztof Michalski, profesor Pomian, Leszek Kołakowski. Pojawiają się tłumaczenia klasyków filozofii. Zastanawiam się nad czymś takim, że gdyby ktoś zafascynowany Państwą opowieścią o życiu takiego nieprzeciętnego publicysty, jakim był Pański tato, chciał poznać go poprzez lekturę książek, które by się wydawały dla tej osoby, dla Krzysztofa Wolickiego ważne. Gdyby Pan jako też naukowiec, jako historyk powiedział, co by się znalazło na półce tej biblioteczki taty jako najważniejsze książki i które on by osobom polecał, że warto je przeczytać? Trudne pytanie. Chyba. Mój ojciec przechodził etapy w życiu, które przełomy w życiu, no bo żył w czasach przełomowych. Jedna półka to byłoby oczywiście jego lektury z czasów, kiedy był niewinnym dziecięciem i młodzieńcem w Polsce sanacyjnej, że tak powiem, pozbawionym troski, to zresztą widać na zdjęciach, na których występuje w takim mundurku, tak, czy letnim ubranku chłopca w sanatorium, jakimś czy innym pięknym uzdrowisku ze swoją matką w wielkim kapeluszu i z boa, z piór i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o dzieciństwo mojego ojca, to by nastąpiła wielka rewolucja, jeżeli chodzi oczywiście o literaturę dziecięcą. Mogę powiedzieć, że na pewno książką, dwiema książkami, do których ojciec się przyznawał jako do swoich lektur dziecięcych czy młodzieńczych, to był na pewno Stalki i spółka Kiplinga i Tomek Sawyer. To były takie klasyki, tak, jeszcze sprzed wojny. Tak? To była jego formacja jako dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o jego największe fascynacje literackie już w wieku dorosłego, to znaczy książki, na których permanentnym czytaniem go przyłapywałem, bo pomimo tego, że on czytał strasznie dużo, to on jeszcze potrafił niektóre rzeczy czytać po parę razy. To jest, oczywiście, to jest absolutnie Brecht, to jest komplet. Tak? To znaczy on Brechta, on czyta się od deski do deski, wielokrotnie i wszystko. Natomiast generalnie to jest literatura, powiedzmy tak, to jest literatura niemiecka. I to akurat pod tym względem jest to klasyczne. Mój ojciec czytał namiętnie Tomasza Manna. Mój ojciec czytał Musila, Canetiego, Bola, i paru innych. Poza tym u mnie w domu mamy taki podział, jeżeli chodzi o namawianie mnie do lektur, to znaczy generalnie rzecz biorąc, matka brała odpowiedzialność za literaturę francuską, a mój ojciec za literaturę niemiecką i anglosaską. Więc dalej, jeżeli chodzi, może z jednym wyjątkiem literatury francuskiej, miała chyba romańską z wykształcenia, tak, miała tutaj pełną kompetencję, mój ojciec pasjami czytał Prusta. I on chyba za mojej przytomności w poszukiwaniu stosownego czasu te wszystkie tomy przeczytał chyba po kilka razy. Więc to był ten wyjątek dla literatury francuskiej. Natomiast literatury amerykańskiej, on lubił w ogóle trudnych autorów, więc oczywiście była cała półka, komplet zresztą do dzisiaj stoi tutaj, regularnie są Faulknera. Też to było, jeżeli chodzi o literaturę amerykańską. A jego taką ostatnią pewnie fascynacją, która pamiętam jak przyszła w latach, to już ja, tak, za mojej przytomności, kiedy zaczęła się wielka moda na literaturę iberoamerykańską. Też trochę nowoamerykańską. To były ostatnie książki, które mój ojciec upychał na półce, kiedy już uznał, że ta biblioteka już za dużo jest tych książek w mieszkaniu i już niewiele można odwołać. Ale jeszcze miejsce było zawsze dla Vargasa Llosy,
i było jeszcze miejsce dla Kurta Vonnegata. To było wtedy, zaczęła się moda tych autorów i to ewidentnie to było takie, powiedzmy, najpóźniejsze rzeczy z nowej literatury, które ojciec sobie jakby przyswoił jeszcze, no bo człowiek z pewną jedyną siłą rzeczy, tak, wpada w kanon pewien swoich własnych lektur, tak, czyli jeżeli nie jest po prostu zawodowym literaturoznawcą, który z tego żyje i musi czytać na bieżąco wszystko do emerytury, to po prostu się w pewnym momencie jakoś tam zamyka, tak, ratyku. No więc takie ostatnie fascynacje mojego ojca, takie lat 80., jak nie pamiętam, to właśnie i ten Vonnegut, Vargas Llosa, Filipa Rota jeszcze. Tak, dosyć szerokie spektrum. Dziękujemy bardzo. Tak jak szerokie spektrum, o których pan powiedział, lektur tasy było i naszych słuchaczy zachęcamy do poznawania tych książek i tych autorów. Tak wielkie spektrum było jego życia i zachęcamy też, bo jak nasi słuchacze pogrzebią w internecie, a choćby wejdą na stronę paryskiej kultury, gdzie wszystkie numery są dostępne online, no to mogą zapoznać się przynajmniej z częścią wielkiego dorobku publicystycznego pańskiego taty. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.